Zgodnie z założeniem rządowego programu Mosty Plus, przeprawa mostowa ma powstać w gminie Pęcław w powiecie głogowskim. Ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego plan zaskoczył lokalnych samorządowców. Zgodnie z planem druga przeprawa mostowa miałaby powstać między Leszkowicami a Bełczem Wielkim, notabene 7,5 km od istniejącego już mostu w Ciechanowie. Zaskoczenia programem nie ukrywa nawet sam wójt Pęcławia. Byłem zaskoczony tą decyzją pana premiera. Decyzję tą potwierdził również w dniu dzisiejszym pan minister infrastruktury, także naprawdę było to dla nas szokiem, że jesteśmy brani pod uwagę. Wójt przyznaje jednak, że to dobra informacja, bo kolejny most zwiększy atrakcyjność gminy, co z kolei spowoduje wzrost cen nieruchomości. Pomysł budowy mostu otwarcie krytykuje za to wójt gminy Kotla. To jest duży paradoks, że samorządy, które się połączyły, od tylu lat walczymy o to, żeby ta druga przeprawa mostowa w Głogowie powstała. To nagle informacja pana premiera o tym, że powstanie most 7,5 km od mostu, który już powstał kilka lat temu, który jest prześmiewany przez wszystkich w okolicy, bo nikt tam nie jeździ. Walka o to, aby w Głogowie powstała druga przeprawa, trwa od dawna. Budowa mostu wpisana jest już w programie budowy dróg. Czym innym jest krajowy program budowy dróg, a czym innym jest pomysł Mosty Plus? Tylko pytanie, czy w odległości dół Odry z na przestrzeni 30 km potrzebne są trzy mosty. Poseł Wojciech Zubowski z Prawa i Sprawiedliwości uspokaja, że to na razie plan, który będzie jeszcze konsultowany, a budowa mostu nie jest przesądzona. Na pewno ta inwestycja nie powstanie bez zgody i bez zaangażowania lokalnych samorządów. Jeżeli więc okazałoby się, że samorządowcy nie są zainteresowani, by tego typu rozwiązaniem wprowadzić, no to szanse na jego realizację zdecydowanie są już w tym momencie niewielkie. Poseł zapewnia również, że ewentualna budowa mostu w gminie Pęcław nie wpłynie w żaden sposób na budowę drugiej przeprawy w Głogowie. To są dwa zupełnie różne działania, dwie zupełnie różne inwestycje i tutaj mieszkańcy mogą być spokojni. Zgodnie z zapowiedzią rządu, nowe przeprawy mostowe mają powstać w takich miejscach, aby stworzyć szansę rozwoju gospodarczego mniejszych gmin i powiatów.